urokliwe zakątki Czachulca i powiatu tureckiego odkrywali jego mieszkańcy. Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Czachulec oraz Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie zorganizowały konkurs powiatowy Uroki Wsi. Jury oceniło 79 fotografii. Głównie to jest krajobraz wsi ukazany, ale nie tylko. Na zdjęciach też są również pokazane na przykład pieczenie chleba, różne rzeczy, które wykonuje się na wsi. Konkurs to okazja do promocji wsi i możliwość pokazania jej z jak najlepszej strony. Na nowo uroki wsi odkrywali uczestnicy Dni Czachulca, podczas których rozstrzygnięto konkurs. Piękno w ogóle wsi, kolory, tradycje na wsi, nowe maszyny, no w ogóle no, tradycje, no, pieczywo, wędliny. To, co się robi na wsi. Bardzo wielkie robią te zdjęcia. Wrażenie, bo są ładne. Robiłam kiedyś zdjęcia i to jest też trudne nieraz, bo nieraz wszystko się bardzo dużo rusza, no i trudno to sfotografować. Pierwsze miejsce zajęła Justyna Sawicka, która przygotowała fotografię To, co dobre bierzemy ze wsi. Miejsce drugie zajął Karol Fornalczyk za zdjęcie Odwieczny pomocnik. Stary wiatrak w Żdżenicach Patrycji Haładyn zdobył trzecie miejsce. Wyróżnienie przyznano Justynie Orli Górze za Brzozy Wrachowej.